Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Dziś poniedziałek, 8 dzień sierpnia. W Słowie Bożym na dzień dzisiejszy znajdujemy takie teksty. Z Księgi proroka Izajasza z 9 rozdziału 5 wiersz. Nazwą go cudowny doradca, Bóg mocny, Ojciec odwieczny, Książę pokoju. A w pierwszym liście Jana w 4 rozdziale w 16 wierszu takie są słowa. Myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. Moi drodzy, dzisiejsze fragmenty Słowa Bożego są niezwykłym przesłaniem na cały tydzień. Dziś poniedziałek, więc myślimy o tym, że wiele dni tego tygodnia jeszcze przed nami. Wielu ludzi mówi, nie lubię poniedziałków. Trzeba ruszyć do pracy, do obowiązków, podejmować nowe wyzwania. Nie zawsze jest to proste. Czasem myśląc o całym tygodniu i tym wszystkim, co ma nas spotkać, jak z wieloma niewiadomymi będziemy musieli się zmierzyć, mówimy, brakuje nam sił, brakuje nam pomysłu, nie wiemy, jak sobie poradzić, czujemy się zakłopotani i niepewni. I w tej sytuacji z niezwykłym przesłaniem przychodzi do nas prorok Izajasz, pokazując nam Boga. My te słowa odczytujemy jako proroctwo o Jezusie Chrystusie, a więc pokazując nam naszego Zbawiciela, jako tego, który przychodzi z konkretnym przesłaniem do Ciebie, z pomocą, z siłą, z mocą, z poczuciem bezpieczeństwa jako Ojciec Odwieczny i wreszcie spokojem. Spokojem, którego tak często i tak bardzo wielu ludziom brakuje. Bóg dzisiaj, na samym początku nowego tygodnia, przychodzi do Ciebie, aby właśnie w ten sposób zadziałać w Twoim życiu. A kiedy doświadczasz działania tego cudownego doradcy, mocnego, potężnego Boga, Ojca Odwiecznego, który kocha bezgranicznie, Księcia Pokoju, wiesz, że doświadczasz i spotykasz prawdziwą miłość. Prawdziwą miłość, o której mówi apostoł Jan, mówiąc, Bóg jest miłością i zachęca nas, abyśmy mieszkali w tej miłości, a więc abyśmy codziennie, każdego dnia kierowali swoje myśli, swoje serca w stronę źródła miłości, w stronę Boga. A co za tym idzie? Byśmy każdego dnia, czerpiąc miłość od Boga, chcieli dzielić się miłością z tymi, których spotykamy. A więc wchodząc w ten nowy tydzień, chciejmy trzymać się mocno cudownego doradcy, potężnego Boga, odwiecznego Ojca, Księcia Pokoju, który okazuje swoją miłość i doświadczając Boga miłości, okazywać miłość w domu, w pracy, wśród znajomych, a może podczas wakacyjnego wypoczynku, wszędzie tam, gdzie się znajdujemy. Niech Pan Bóg Cię błogosławi. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.